Hej moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Darkwood. Kochani, ja jestem po delikatnej przerwie, jeżeli chodzi o odcinki, bo niestety się rozchorowałem. No i tak, co my tu mieliśmy ostatnio zrobić? Chciałbym naprawić na pewno tą szafę. Zbuduj. Co potrzebujemy? Desek, 8 sztuk i 10 gwoździ. 8 desek i gwoździe. Zbudujmy to, bo zaraz będzie w sumie nocka, a ja bym chciał... Chciałbym to delikatnie naprawić. W sumie tak samo chciałbym tą wannę naprawić. Dwa złomu. Dobra, mamy wannę. Wanna jest tu z nami. Tylko tak, jeszcze nie chcę tego zamykać, bo wiadomo, że jeszcze musimy niestety włączyć generator. Pudełko z narzędziami. Nie pamiętam, co ja tu miałem robić, kurde. Dobra, deskę z gwoździami naprawmy. Deskę z gwoździami, czy jest to ulepszona? Chyba nie. Prymitywna broń, prymitywna broń. Więcej gwoździ. Więcej gwoździ, tak, dobra, to jest ta deska, którą mieliśmy wcześniej. Dobra. 18:54 jest mało, mało, mało czasu. Będziemy musieli się tu pewnie napieprzać dzisiaj. Wrzućmy co możemy. Mam jakieś flary, flary, nie flary. Złom 5 sztuk. Koktajl Mołotowa. Dobra, coś tam mamy. Mieliśmy chyba pistolet jeszcze. Właśnie, pistolet jest. Magazynek małego kalibru sobie też weźmiemy. Nie wiem jak to działa. Kompletnie nie wiem jak to działa. O, szmaty, szmaty. Żadnego. Żadnego niestety nie mamy. Dobra, otóż jest 20. Szybko muszę lecieć. Lecimy, lecimy, włączamy generator. Pamiętam, że tu już był niestety dziwny cusiek. Może zdążymy jeszcze zrobić kilka pułapek. Mam taką nadzieję. Jestem niemalże pewny, że będziemy musieli niestety tutaj dzisiaj walczyć. Takie mam wrażenie. Chyba pułapki musimy stworzyć tu. Tak, tutaj pułapki się tworzyło, sidła. Tylko jedno sidło mogliśmy stworzyć, no to nie jest dużo. Przynajmniej tu na tym wejściu. Gdzieś tu? Kurde, nie wiem. Gdzieś tu może stwórzmy. Żeby się nie wpieprzyć, to będzie dobrze. I obawiam się, że może nam zabraknąć prądu. Niestety takie mam dziwne wrażenie. Nie dolewałem nic. Niby mamy pochodnie w razie czego, więc... Głównie będziemy starać się na razie walczyć deską. Mam nadzieję, że się nie wpieprzę w to, Boże, bo zamiast życie to się wpieprzę. O, już tu są. Tak, już tu jest. Baran z kijem. Szybko. Bardzo szybko. Mega szybko. Chodź tu. Au! Wąt do piekła. Dobra, deski. Desek mamy bardzo mało, oh fuck. Nie mam tyle desek. Nie mam tyle desek. Shit happens. O nie, co się dzieje? What the fuck? O nie, 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 o nie,
Deski. Czy ja mam tu jeszcze jakieś deski? Pójdź, czy ty masz jakieś deski, proszę. Nie masz desek. Będziemy strzelać. Pierwszy raz będziemy strzelać. Wow! To jest pistolet jednostrzałowy tylko? Lipa. Ja myślałem, że to jest wielostrzałowy, dlatego sobie też magazynki wziąłem. Ej, ale dobra, zawiło go na hita. Nie jest źle. Co się tu dzieje? Ale się nam nockę odpaliła, niech to huk strzeli jasny. Pół godziny. Nie, więcej, tam do 8 jest, fakt, to więcej jeszcze. Tutaj. Ale nam po dupie dali strasznie. Jednak zadaje obrażenia, ze mnie tutaj jakieś Wikipedie pookłamywały. Teraz tam się dobijają. Przeżyliśmy! Dzień 10. Jeszcze po obiedzie dostał ten kundel. Oh fuck. Wow. Wow, 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 wow. Butla gazowa. Tylko po co nam to jest? Kurde. Ale to było ciężkie. Ale to było cholera jasna ciężkie. Normalnie to było coś strasznego. To było creepy strasznie. Dobra, póki mamy zatrzymanie czasu, musimy sobie narobić desek. Dużo desek. Mega dużo desek. Trzeba to teraz ponaprawiać wszystko. Dobra. Trochę tych desek jest. Ale czy to mi starczy na naprawę? No nie wiem. Agregat możemy wyłączyć. Tu jest jeszcze drewno, które w sumie moglibyśmy tu przełożyć już. To w sumie moglibyśmy to drewno przełożyć. Dobra, weźmy sobie na razie tak. To sobie wrzućmy tu. A benzynkę sadzimy sobie tutaj. O kurde, nie, no to było oporowe. Dwa przejścia nam co prawda rozwalili, ale... Ale żyjemy. Ale żyjemy, kurde. I przydałoby się zrobić tutaj delikatne jakieś porządki, bo naprawdę pod tym względem jest lipa. I co nam dają puste szklane butelki? Bo ja nie wiem. No dobra, wiem, że może być lampa, czy przydatna jako lampa. Pistolet, małokalibrowy, samopowtarzalny pistolet. Możemy go kupić. Możemy go zrobić! Ej, nice, nice. Da się go naprawić? Nope. Da się go ulepszyć? Nope. Ale możemy zrobić pistolet. Możemy zrobić pistolet. Handluj z tym. Butelka mi jest niepotrzebna. Więc na pewno możemy to schandlować. Widły też mi są niepotrzebne.
Totalnie mi są niepotrzebne. Wyjdź. Więc tak, na pewno ugotujmy ten... to mięsko. Ja mam coś jeszcze do gotowania? Chyba nie. I tak, czy ziemniaki mi są potrzebne? Nie są mi potrzebne. Ja tu miałem chyba jakieś bronie do sprzedaży, ale nie wiem, czy je sprzedałem w końcu, czy ich nie sprzedałem. Deska z gwoździami, którą możemy ulepszyć, ale ja jej nie chcę ulepszać. Widły nie są dla mnie jakieś fajne. Serio, nie podobają. Co to było? Nie podobają mi się te widły. Szczerze powiedziawszy, nie podobają mi się te widły. No, kilka butelek też sobie posprzedaję. Handluj z tym. Kij, sprzedaj. Widły, sprzedaj. Będzie 129. Ziemniaki i chleb też mi nie są potrzebne, tylko on pewnie już nie będzie miał miejsca, prawda? Nie ma już miejsca, no właśnie. No właśnie, to mnie troszeczkę niepokoi. To mnie troszeczkę niepokoi. W sumie mógłbym wziąć to. Minus 321, jeszcze trochę mi brakuje. No, serio? 15. Co ja ci mogę sprzedać? Co ja ci, przyjacielu, mogę sprzedać? Czego ty... czy co ty masz? Najbardziej to bym ten kij sprzedał. Macha głową, dobra. Chcę pomachaj, nie masz na to miejsca. Dobra, na razie butelki oddajmy. Widły nastrzone 387, 450. Czyli potrzebujemy jeszcze 63. Kto tu może mieć 63? jeszcze. Moglibyśmy to zrobić, ale potrzebujemy jeszcze 13. Najlepiej coś, co on już tu ma. Coś, co on tu już ma. Mógłbym szmaty sprzedać, ale są potrzebne. Deski max, max 10. Z 5 desek. O, voilà. Dobra, zróbmy sobie kolejne ulepszenie ekwipunku. O ile się da. Ulepszenie inwentarza i ulepszenie hotbaru. Ja potrzebuję mieć coś na hotbarze czy w inventory. Ulepszenie inwentarza daje chyba tylko i wyłącznie jeden punkt. Z tego co pamiętam, bo już dawno niestety nie ogrywałem tego. Więc teoretycznie hotbar też by nie był zły. Kurde, no nie pamiętam, czy to daje jeden czy dwa. Dobra, hook. Inwentarz. Daje dwa. A tu by mi dało jeden. Dobra, czyli cieszę się, że tak zrobiłem. Kupmy sobie pistolet, czy zróbmy sobie pistolet. Mamy pistolet. Fuck yeah. O to mi chodziło. To możemy sobie powrzucać. No ten kij bym sprzedał. Kurde, no sprzedałbym ten kij. Kitena. Nie mam jakichś błyszczących kamyczków. Niestety chyba nie. No cóż. Zrobimy wytrych. To na pewno. To sobie możemy wstawić tu. Deska z gwoździami niestety zostanie jeszcze. No i kurde, nie ma miejsca. Magazynek małego kalibru. Małokalibrowy, dobra, czyli tak, magazynek sobie weźmy. Oddajmy to. Koktajl Mołotowa, no dobra. Tak to musi zostać. Tak to musi zostać. A właśnie, ale ja miałem jeszcze sobie z tych desek. A widzicie, czasem kurde nie myślę. Myślę, że nie mam gwoździ. 50 gwoździ. Nie, ponad setka, czy prawie setka, jest dobrze. Dobra,
To jeszcze sobie to ponaprawmy. Ponaprawmy, ponaprawiajmy. Dobra, przejście jest. Zabarykaduj. Już się czuję bezpieczniej. Barykada leci kolejna tutaj. Pyk. Sobie również przysuńmy w tą stronę. W sumie dobrze to krzesło tutaj przyszło. Bo to zawsze możemy sobie przynajmniej jedną stronę jakoś delikatnie przysunąć jeszcze bardziej. No, przynajmniej w ten sposób. Szafa. Dużo potrzebuje. 12, 4, 75, 10. Ale jeszcze tu muszę przejście naprawić minimum. Wannę sobie przesuniemy. Jednak dobrze, że ta pułapka tu była, ale widzicie, jednak na Wikipedii, znaczy Wikipedii, bo ja sprawdzałem ogólnie, jak ta pułapka działa, bo właśnie chciałem sobie sprawdzić, czy w ogóle jest sens robienia tego, co zrobiliśmy, czyli że po prostu układanie tych pułapek właśnie przed drzwiami, a nie wewnątrz. I wszyscy tam pisali, że nie, to się nie opłaca i w ogóle jakieś pierdolety. Dobra, tu barykadka też leci. Dobra, i resztę możemy sobie już pochować. Trochę miejsca się jednak zrobiło. Koktajl Mołotowa myślę, że... A, chociaż... Napraw przedmiot. Był już 1,5. Widzę, że i tyle samo jest naprawy, czy koszt naprawy bardzo zużytego, jak i mało zużytego, dlatego to się nie opłaca na razie naprawiać. Chociaż nie powiem rzecz taką, jak na przykład... Pochodnie ten sobie zrobił razy dwa. Szczerze. Benzyna, alkohol, dobra. A wiecie dlaczego zrobiłem sobie razy dwa? Już wam tłumaczę. Już wam Shiro wszystko wytłumaczy. Moje miśki kochane, już wam tłumaczę. Da się to napełnić? Nie da się napełnić. No niestety nie. Miśki już wam tłumaczę dlaczego. Po co mi tak naprawdę dwie pochodnie. Z tego powodu... Iż. O, tu też możemy przejść się naprawić. A tu możemy? Tutaj zamknij te drzwi. A tu już nie możemy. Trochę tego sypu się tutaj porobiło. Ej, to jest dobry pomysł. Bo ja w sumie o tym nie pomyślałem. Wiesz, drzwi możemy jeszcze zaparykadować w tą stronę. No nie? Nikt nie powiedział, że musimy to robić jakoś super idealnie. Ważne, żeby jakieś przejście było. O, coś w tym stylu. I wchodzimy sobie tu, normalnie otwieramy drzwi, wychodzimy i przechodzimy. A w nocy zestawiamy w tą stronę i jest git. Dobra. Jeszcze jedno coś wam miałem powiedzieć, ale już nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. Ale tak mam często. A po pierwsze musimy napełnić generator. Innej opcji nie ma, bo on jest już pusty. On jest już pusty. Leję do generatora. Ja widzę, że sporo trzeba tego paliwa, żeby cokolwiek tu ugrać. Dobra, na jedną noc jest. Ponad jedną noc jest. Czas stoi. Więc myślę, że możemy już sobie powoli wyruszać w stronę. Właśnie. Jaką stronę? W stronę wioski znów. Po raz kolejny. Zapytacie się, w jaki sposób i po co? Po co ty, Shiro, idziesz znów do tej wioski? No ja już wam mówię dlaczego. Zabiliśmy świnkę, z tego co pamiętam w ostatnim odcinku. Dodatkowo mieliśmy chyba jeszcze iść... Te grzyby się coraz bardziej rozprzestrzeniają. Zabiliśmy świniaczkę, to raz, a dwa, z tego co pamiętam, mieliśmy również zejść do... Zejść do studni. Tak. Dobrze pamiętam. Niestety te moje pociągania nosy musicie mi wybaczyć. Jestem chory jak jasny szlak, ale już mi się w sumie odcinki pokończyły na zapas. Więc muszę nagrywać kolejne odcinki. To nie znaczy, że nie robię tego z przyjemnością. Bardzo lubię Darkwooda. Serio, Darkwood tak mi się
spodobał, że zrobiłem jako serię wiodącą. Miałem tyle zapasu tego wszystkiego. Dobra. Za co nas tak pokarałeś? Cośmy źle zrobili. Bez niej pomrzemy z głodu. Błagam, przywróć życie naszej świni. Zrobimy, co każesz. Dobra, tu widzę, że jest zapędlone non stop, co oni gadają sobie. Czyli jest rozpacz. Dobrze zrobiliśmy, zabijając prosiaczka? Nie mam pojęcia. Być może nie. Aczkolwiek ja bym chciał się jeszcze raz rozejrzeć. Hej, ty! Nasz sołtys chce z tobą pomówić. Czeka na ciebie w środku. Oho. Deska w ruch. Nie wierzę, że to może być coś dobrego. No to nie był ten koleś, co tam właśnie tą świniarnię trzymał? I nie mogliśmy do niego wejść? Tak mi się wydaje. Oczywiście, że tak. To było to. Czyli to był sołtys. Przejście napraw. Jeszcze nic nie ma. Ale na 100% tutaj będzie draka. Draka na świniaka. Zejście do piwnicy. No dobra. Jestem pewny, że coś tu się stanie. Dobrze jest zapisywanie. Bardzo tu chłodno. Czuć zapach surowego mięsa. Jestem przekonany, że będą chcieli nas zjeść. Podejdź no tutaj. O ty kurde dziadku. To jednak idzie pistolet w ruch. To ten, to on zabił naszą świnię. Wypuszczaj Antka. Zapłacisz nam za to, co żeś zrobił. Kaput, kurde. Ale ty jesteś Antek. Martwy czerwony konserw. Dziwne miejsce, znaczy dziwne mięso, więc będziemy musieli pewnie długo wrócić do domku. Może niepotrzebnie je brałem. Tym wyżej się jedno zepsuje. Kolejne widły na sprzedaż. Drewniane drzwi. I jest tu sołtys. Martwy wieśniak. Przeszukano. Skrzynia. Ale nam Antka wypuścili dziady, no. Udało się. Łańcuch, drut, mięso. Spawarka! I klucz do piwnicy. Hell yeah! Dobrze, że wziąłem ten pistolet. O Jezu, jak dobrze. Z tym Antkiem tam się pobawił tu trochę. O, łańcuch miał długi, cholera. Ale tu żadnego innego przejścia nie ma. Ale łańcuch świruje. Ale łańcuch świruje. Oj, Antek, Antek, po co ci to było? A, tu możemy użyć klucza. Czyli nie było opcji, żeby jakoś ładnie. Ładnie, żeby to ładnie uciec z tej strony. Tak nas chcieli dziady załatwić, no. No jeszcze któryś? A tu jestem jak Rambo. Jestem Rambo. I walę w Bambo. No chyba też już byliśmy, pamiętam, prawda? Skrzynia. Kolejna skrzynia, do której nie znam kodu. Cholera.
Który bym dał takim śmieszkiem? Co teraz, kurde? Co powiesz na to? Dziadu jeden? Siadłem stąd. Świnka. Kolejna świnka. No jak wy tak szanujecie zwierzynkę, to ja wam współczuję. Ja wam współczuję, ale widać, że gnida jakaś zbyszczyściła kapliczkę. Kamień zabrała. To dlatego las tak ponuro szepcze. Już? Koniec? Koniec chyba. Idziemy do studni. Wiemy, że pistolet jest bronią. Dobra, teraz możemy iść. W sumie powiem wam szczerze, że mogłem jednak wziąć latarnię. Mógłbym dzięki temu strzelać. No coś tam jest. Jakaś gnida parszywa. Dobra, mamy grzybki. No normalnie powiem wam, że czuję się zagrożony. Też są grzyby. Kurde. Nie no, wiecie co, ja chyba wracam po lampę. Ja wracam po lampę. Ja wiem, że mieliśmy iść teraz do tej studni, ale nie ma żadnego sensu chodzić z tym cholernym, czy z tą cholerną pochodnią, naprawdę, nie ma sensu. Ta pochodnia jest useless, jeżeli chodzi o takie miejscówki. I bardzo mnie to boli. O, i znów cała droga do przejścia. No nic, no trudno, no przejdziemy, trudno. Kazali to kazali. Nie no, bo ja tą pochodnią sobie nie poradzę tam. Prawda jest właśnie taka, że sobie tam nie poradzę z tą pochodnią, bo jednak nie mamy dostępu do broni. Żadnego dostępu, a tam słyszę, że już coś zaczęło warczeć. Wiadomo, jak coś warczy, to znaczy coś jest niebezpiecznego. Ale naprawdę ten pistolet jest boski. Czy jak on się nie będzie psuł? Czy jak on się nie będzie psuł, tylko będzie nam wyznaczał jakby ilość amunicji, to w ogóle będzie bosko. Pietrek, siema. Siema Pietrku, siema Pietrku. Tam jest jakiś, kurde, gamoń chodzący. Króliczki. Co nam dają króliczki? W sumie nie mam pojęcia. Cię mogę złapać? Chodź, króliczku, chodź. Nie było tematu. Ja chyba troszeczkę źle polazłem, prawda? Zgubiłem się, cholera. O, tu jest czołg. Dobra, czyli w dół. Tak, tak, tak. Byłem w sumie już przy domku i jakoś poleciałem w górę. No już, już. Nie bądź taki zdyszany. Akurat sobie ogotujemy te nasze miksturki. Czy miksturki? Te nasze różne mięska, nie mięska, bo już widzę, że tu połowa została. Trzy grzyby. W sumie szkoda byłoby to stracić. W szczególności, że mamy tu jeszcze fajne rzeczy typu spawarka. Kurde no, mogę ulepszyć warsztat. Znaczy no, jeszcze nie mogę. Ale prawie mogę. To sobie weźmiemy. Łańcuch, nie wiem po co nam łańcuch. Dobra, to sobie możemy zabrać. A benzyna. Po co nam benzyna? Czy to się da naprawić? Tego przedmiotu nie da się naprawić. Trudno. Robimy kolejną lampę.
Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu, Discorda, harmonogram oraz inne tego typu rzeczy macie na stronie spookyshiro.pl. Trzymajcie się. Hej, hej!